zostawiamy politykę, chociaż to, co się dzieje w kontekście pandemii koronawirusa, bardzo często ma jakieś polityczne ślady i koneksje i my się gdzieś tam ich doszukujemy, chociażby kwestia decyzji, jakie podejmowane są przez poszczególne państwa w związku z liczbą zakażeń, czy liczba przeprowadzonych testów, a w konsekwencji, jakie to ma przełożenie na wzrost liczby zakażeń i chorych na COVID-19, bo z tym chociażby mamy do czynienia w Polsce. Niestety ta druga fala, której eksperci, lekarze, naukowcy spodziewali się pewnie gdzieś późną jesienią, już ma miejsce w wielu krajach, bo na pewno słyszeliście o tym i czytaliście, że duży bardzo przyrost jest w Hiszpanii, jest we Francji, jest w Wielkiej Brytanii. No i też sytuacja nieciekawie wygląda w Izraelu. Na tyle nieciekawie, że władze zdecydowały o tym, żeby znów prowadzić lockdown. Na 3 tygodnie od minionego piątku obowiązuje bardzo duże ograniczenia. Wystarczy, że przypomnimy sobie, co u nas się działo w marcu i kwietniu. No i właśnie, jak Izraelczycy i osoby, które tam mieszkają, z tym sobie radzą, o tym już teraz będę rozmawiać z naszym kolejnym gościem. Karolina Mintz, autorka bloga Israel Friendly, jest już teraz razem z nami. Dzień dobry, Karolino. Dzień dobry, shalom. Shalom, shalom, shalom. No właśnie, ponowny lockdown Izraela na 3 tygodnie i to w okresie bardzo wyjątkowym. Stąd zapewne te decyzje zapadły teraz, mianowicie świąt i Nowego Roku. Dokładnie tak. Jest to taka decyzja, trochę ukłon w stronę biznesu, ponieważ w trakcie tej serii świąt, czyli Nowy Rok, Sukkot i Jom Kippur, i tak bardzo wiele dni jest niebiznesowych, w sensie niepracujących, więc też poniekąd ma to uzasadnienie ekonomiczne. Jak się żyje w tym ponownym lockdownie? No bo ja myślę, tak patrząc po sobie i po tym, jak rozmawiam z ludźmi tutaj w Polsce, że wszyscy boimy się tego, że znów będziemy się musieli z tym zmierzyć u nas w kraju. I myślę, że podobnie myślą i wątpliwości mają i gdzieś tam ten lęk się pojawia wśród ludzi na całym świecie. A jak Izraelczycy do tego podchodzą? Jak ty do tego podeszłaś, że ledwo zdążyliśmy się uwolnić, zacząć stawać na nogi, potencjalnie żyć jakoś normalnie, a tu znowu blokada? Dokładnie tak, dlatego ta decyzja o lockdownie była odwlekana bardzo długo, właściwie już 2,5 miesiąca o tym debatujemy tutaj społecznie z politykami. Pierwsze wspomnienie o lockdownie było wtedy, kiedy tych chorych było 1000 dziennie. Dzisiaj jest to prawie 7 tysięcy osób nowych zakażonych, to jest najnowsza liczba, więc no, my uważamy tutaj, że trochę za późno. Są też tacy, którzy uważają, że w ogóle lockdownu nie potrzeba. Jak pewnie pani wie, cały świat jest podzielony już na temat tego, czy pandemia powinna mieć takie tak daleko idące skutki, czy nie. Więc Izraelczycy też są podzieleni. Część z nich protestuje, część z nich manifestuje swoją niezgodę, nie nosząc maseczek, otwierając biznesy, otwierając restauracje, udzielając również wywiadów w telewizji, że oni właśnie specjalnie otwierają te restauracje, żeby pokazać, że się nie dadzą tym nowym restrykcjom, w związku z czym mamy więcej zakażeń, a nie mniej. Nadzieja jest taka, że podczas tych 3 tygodni jesteśmy w stanie zejść do 3000, to jest optymistyczny scenariusz, 3000 chorych dziennie, więc dalej to jest wysoka liczba. Mnie osobiście ten lockdown tak przypadł w takim szczególnym czasie, dlatego że 10 dni temu urodziłam córeczkę, swoje drugie dziecko, więc też cały okres pandemii, bycie w ciąży i poród to były bardzo takie stresujący moment, bardzo długi, a teraz jeszcze w lockdownie muszę się mierzyć z tym, że nie mogę nawet wysłać drugiego starszego dziecka do żłobka, ani nie mogę zaprosić opiekunki do dziecka, ponieważ mieszka więcej niż kilometr ode mnie, więc nie chcę jej narażać na mandaty. No właśnie, a jak to wyglądało w szpitalach? No, po prostu uwielbiam warszawskich kierowców, którzy po prostu, przepraszam, że nie chcą puszczać nikogo, zmieniając temat. Jak to wygląda w szpitalach? No właśnie, bo drugi poród, ciąża, drugi poród i jak szpitale są przygotowane i jak to wyglądało podczas samego pobytu w szpitalu?
Powiem szczerze, że nie przeszłam takiej tradycyjnej ścieżki, ponieważ powinnam mieć wykonany najpierw test na COVID po przybyciu do szpitala, natomiast akcja porodowa była tak szybka, że nie zdążyli zrobić żadnego testu, nie było mowy o zakładaniu żadnej maseczki. Też według prawa kilka dni przed moim porodem zrezygnowano z obowiązku noszenia maseczki dla rodzącej. Cała reszta musi mieć oczywiście maseczkę w pokoju do rodzenia, natomiast ja nie musiałam. I ten test wykonano po porodzie. Rzeczywiście można odczuć, że żyjemy w bardzo ciekawych i dziwnych czasach. Wszyscy są w maseczkach, nawet wychodząc z pokoju, czy nawet jak przychodzi lekarz na kontrolę, na badanie do pokoju, to również trzeba założyć natychmiast maseczkę, to jest oczywiste. Czyści się pokój i łazienkę kilka razy dziennie. Trudno mi to porównać do normalnych czasów, ale wydaje mi się, że to ze względu na COVID. Więc trochę, jakby trochę jest tych zmian, ale to nie jest aż tak bardzo odczuwalne w kwestii porodu i szpitala. A jak wygląda ten lockdown? No bo jakie te ograniczenia zostały wprowadzone? No bo maseczki to jest podstawa, do tego jeszcze chyba znów pozamykane są miejsca takiej użyteczności publicznej, prawda? Typu centra handlowe, różnego rodzaju, nie wiem, restauracje, siłownie. Co dokładnie, jakie dokładnie te zmiany, ograniczenia wprowadziła władza w Izraelu? Przede wszystkim zamknięte są restauracje, czy zamknięte dla publiki, zamknięte są restauracje, można zamówić dostawę. Centra handlowe oczywiście są zamknięte, różne biznesy takie wolno stojące na ulicach też są zamknięte, chyba że ludzie są kreatywni i wymyślają różnego rodzaju wykręty. Piszą na przykład, że robią tylko wysyłki. To jest sklep, który na przykład w ogóle nie może robić wysyłek albo do tej pory nie robił. Ludzie próbują sobie radzić na różne sposoby. Wczoraj w wiadomościach widziałam kogoś, kto napisał na swojej witrynie, że on jest otwarty, ponieważ jest na demonstracji, a demonstracje są dozwolone, przynajmniej do tej pory. Też wydaje mi się, że dzięki temu niestety ten obraz zarażeń jest większy, ponieważ ludzie demonstrują w bardzo dużych liczbach i to też przyczynia się do większych zakażeń. To, co ciekawe, to też ta odległość od domu, na jaką możemy się oddalić. Najpierw to było 500 metrów, na dzień przed wprowadzeniem lockdownu wprowadzono 1000 metrów. Odetchnęliśmy z ulgą, tak, że to jest więcej metrów, tak naprawdę to jest tylko kwestia symboliczna. Rzeczywiście jest też tak, że ten lockdown nie jest tak hermetyczny, jak był kilka miesięcy temu. Można uprawiać sport, można wejść do wody, jeżeli ma się intencję uprawiania sportu, ale nie można po prostu rekreacyjnie pływać. Można wyjść na bieganie na odległość większą niż 1000 metrów. Jakby ten lockdown jest też mniej odczuwalny z takich powodów, że też władza stara się, żeby on był mniej dotkliwy, ale też ludzie naprawdę mniej współpracują. Jak to wygląda właśnie z twojej perspektywy? Jeżeli już wychodzisz, widzisz, że faktycznie ludzi na ulicach jest dużo mniej. Jeżeli się pojawiają, to pilnują tych ograniczeń, czy jednak, tak jak wcześniej wspomniałaś, widać ten bunt części społeczeństwa, że nie chcą znowu być zamknięci i ograniczeni w jakikolwiek sposób? Naprawdę można odczuć, że to jest inny lockdown, ponieważ ludzie normalnie przemieszczają się po ulicy, ci co mogą idą do pracy. Ja nie widzę takiej zasadniczej różnicy poza świętami, gdzie rzeczywiście na Rosh Hashanah, na Nowy Żydowski Rok naprawdę były pustki na ulicach. Akurat myśmy mieli możliwość dojechać do szpitala ze względu na to, że nasza córka była w szpitalu po porodzie jeszcze przez 10 dni, to naprawdę naliczyliśmy może 5 samochodów, które jechały na drodze. Jechaliśmy też normalny dzień pracowniczy, już ten ruch był większy. To znaczy ludzie próbują kontynuować żyć razem z wirusem. Ja to też postrzegam jako coś dobrego. Najważniejsze jest to, żeby te maseczki jednak nosić i trzymać dystans. I każdy w własnym zakresie powinien gdzieś tam decydować, co jest bezpieczne dla niego i dla innych też. Więc my tego nie odczuwamy jako naprawdę taki lockdown sprzed kilku miesięcy. Mhm.
Jak to na izraelską gospodarkę ta sytuacja może się odbić? Bo nie da się ukryć, że to, że my jesteśmy zamknięci w domach, że mamy się ograniczać, pilnować higieny, nosić maseczki, czy wychodzić z domu, czy nie wychodzić z domu, to jest jedna kwestia. I to się gdzieś tam odbija przede wszystkim psychicznie i na tym, co dzieje się w naszych głowach, no ale gospodarka funkcjonować musi. I po tym pierwszym lockdownie, który tak naprawdę objął wszystkie chyba kraje świata, nagle okazuje się, że zaczyna pojawiać się druga odsłona w kolejnych państwach, chociażby jak Izrael. I na pewno władze biorą pod uwagę fakt, że nie może być tej powtórki z historii, jaka miała miejsce wcześniej. Zresztą sama to zauważyłaś, że ten lockdown nie wygląda tak jak za pierwszym razem. No ale mimo wszystko, czy biorą to pod uwagę i myślą o tym, jakie potencjalnie straty dla gospodarki ten drugi lockdown przynieść może? To jest właściwie najważniejszy temat, dlatego politycy odwlekali tę decyzję tak długo, właśnie ze względu na interes różnych grup społecznych, czy to będą restauratorzy, czy to będą właściciele sklepów, czy mali przedsiębiorcy, czy więksi. Oni wszyscy przez te 3 miesiące próbowali wywrzeć wpływ na decyzję, co powinno być zamknięte, jak powinno być zamknięte, na jakich zasadach. Dlatego też to zajęło tak dużo czasu, bo ta ekonomia i ta sytuacja ekonomiczna jest bardzo tutaj, wszędzie jest istotna, ale rzeczywiście u nas się dużo o tym mówi i dlatego też zwlekaliśmy tak długo. Według danych takich statystycznych rzeczywiście w czerwcu, w lipcu i sierpniu zamknięto bardzo dużo sklepów, sklepików, małych przedsiębiorstw. To są liczby, które są o 100% większe niż w porównaniu do miesięcy z zeszłego roku, więc rzeczywiście to się czuje. Jak się idzie przez jakieś główne ulice, to jest coraz więcej lokali na wynajem i to musi się przekładać na sytuację ekonomiczną poszczególnych rodzin, dzieci, tak, społeczeństwa. Dlatego też te wszystkie demonstracje, nie wiem, czy państwo wiedzą, u nas od ponad 1,5 miesiąca codziennie odbywają się demonstracje. Większość z nich jest typowo polityczna, to znaczy domagają się ci ludzie usunięcia premiera z stanowiska, ale też bardzo wielu ludzi przychodzi powiedzieć właśnie, że nie mam za co żyć, pandemia wykończyła mój biznes, moje dzieci nie mają na wyprawkę do szkoły i coś musi się zmienić. Państwo też pewnie pamiętacie, że u nas były wybory niedawno, więc te wszystkie przepychanki i tworzenie koalicji, powoływanie gremialnej liczby ministrów, wiceministrów, bo ich jest prawie 50 osób, gdzie to jest rozbuchany bardzo rząd, też bardzo źle wpływa na morale obywateli, którzy słyszą, że no są pieniądze na stanowiska i na polityków, a kraj idzie w jakimś kierunku zapaści, to się czuje. Wczoraj była taka informacja dość pozytywna. Politycy zdecydowali o obniżeniu swoich pensji o 10%. To są ministrowie, wiceministrowie, premier i urzędnicy państwowi. Jest to jakieś światełko w tunelu, jakiś ukłon w stronę obywateli. A na jakie wsparcie właśnie obywatele mogą liczyć ze strony państwa? Jak to wygląda? Jakieś odpowiedniki naszych tarcz antykryzysowych się pojawiają w ogóle? Jak najbardziej pojawiają się. Ja akurat jestem przedstawicielem biznesu turystycznego, a razem z mężem mamy agencję turystyczną, więc nasze zyski spadły do zera od marca właściwie, odkąd granice są zamknięte. Więc dostaliśmy różnego rodzaju pomoc. Ona nie jest wystarczająca, ale to też w naszym przypadku, ja też wiem, że są bardzo różne sytuacje, w naszym przypadku jakoś da się z tego żyć. Razem z oszczędnościami, trochę od państwa, trochę z oszczędnościami. Jak będzie dalej, to nie wiem. Plan ekonomiczny zakłada pomoc dla bezrobotnych i dla małych i większych przedsiębiorstw, pomoc do czerwca 2021 roku. Prawda jest jednak taka, że w praktyce bardzo wielu przedsiębiorców ma obiecane jakieś kwoty, ale do nich jeszcze nie dotarły z jakiegoś powodu. Bardzo wielu ludzi dostaje jakieś symboliczne kwoty, które nie wiadomo w ogóle skąd się wzięły, na podstawie czego były wyliczone. Ci ludzie jakby mówią, że odprowadzali składki, płacili podatki. To jest niewiarygodne, że dostaną 700 szekli miesięcznej pomocy. To jest nic, to są jedne zakupy spożywcze w Izraelu na tydzień. Więc to jakby każda historia pewnie też jest inna.
Natomiast różnego rodzaju plany są. Premier zapewnia, że tych planów będzie jeszcze więcej. One będą też dopasowane do aktualnej sytuacji. Czekamy też na pobudzenie gospodarki w tym sensie, żeby obniżyła się liczba bezrobocia. Mówi się, że jeżeli ta liczba bezrobocia spadnie z 20 paru procent, które jest teraz, to jest bardzo dużo, do 10, no to też ta pomoc będzie wtedy stosunkowo mniejsza. Ale na razie takich perspektyw pozytywnych to my nie mamy. No to trzymam kciuki, żeby wszystko dobrze się zakończyło. Zresztą będziemy się przyglądać temu, co dzieje się nie tylko w Izraelu, ale także na całym świecie i w Europie, bo ta jesień może być trudna dla nas wszystkich. Karolina Mińsk, bardzo dziękuję za to spotkanie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy z Warszawy i z Polski. Wszystkiego dobrego.